Film, który teraz oglądacie, naprawdę chciałem zrobić od bardzo dawna, natomiast głupio mi przyznać, długo mi zeszło, nie mogłem się jakoś zabrać za to, ale w końcu zabrałem się, no i w końcu macie ten film. W tym filmie będę mówić o zarobkach na YouTubie, a mianowicie o jednym filmie, który generalnie zebrał ponad 100 tysięcy wyświetleń i tak naprawdę chciałem wam powiedzieć, ile taki film może zarabiać na YouTubie, bo tak naprawdę wiele jest historii i opowieści o tym, ile YouTuberzy zarabiają za filmy, bo tak naprawdę no, trzeba sobie powiedzieć jasno, że jest to polski YouTube i tak naprawdę do końca nie można porównać polskiego YouTuba do amerykańskiego, bo tak naprawdę, jak wiecie, amerykański YouTube rządzi się generalnie swoimi prawami i tam się zarabia znacznie więcej. Zresztą pewnie wielu z was orientuje się, mniej więcej je zarabiają najwięksi YouTuberzy na świecie i są to naprawdę miliony dolarów. Natomiast w Polsce oczywiście troszkę jest gorzej z tym, nie zarabia się w dolarach, zarabia się w PLN-ach oczywiście, no ale jeśli chodzi o zarobek z filmów, jest po prostu niższy. Wiele czynników o tym decyduje, natomiast ja będę mówić o tym po kolei i tak naprawdę zrobiłem sobie taki scenariusz tego filmu i będę trzymał się generalnie wstępu, rozwinięcia i zakończenia. A teraz powiem wam, dlaczego zrobiłem ten film i co skłoniło mnie generalnie do tego. Około 2 tygodni temu na moim kanale na zakładce Community napisałem: planuję zrobić film, którym opowiadam o zarabianiu na YouTubie i ujawnić, ile film, który ma ponad 100k wyświetleń, przynosi SS, no dolarów, PLN-ów. I pytanie: ile myślicie, że taki film zarobił pieniędzy? Podałem 5 przykładowych odpowiedzi: 0, 50, 100 zł, 100, 200 zł, 500, 1000. Tak naprawdę wzięło w głosowanie udział 54 osoby, więc tak naprawdę w miarę jest to miarodajne. Także no, największą popularnością cieszyła się odpowiedź 50, 100 zł, druga 500, trzecia 100, 200. Ale jak jest naprawdę? No to przekonam się zaraz. Na początku takie ogólnikowe informacje o monetyzacji na YouTubie. Czyli generalnie na YouTubie nie każdy kanał może oddawać reklamy, nie każdy kanał może zarabiać. Żeby taki nowy kanał mógł zarobić na jakimś filmie, potrzebuje zdobyć 4000 chyba godzin obejrzanych oraz 1000 subskrypcji, żeby YouTube generalnie wziął go do programu tego partnerskiego, w którym płaci normalnie użytkownikom. Także nie każdy może tego tortu YouTube'owego sobie odkroić, natomiast no, trzeba troszkę się postarać, trzeba troszkę godzin faktycznie spędzić nad montażem, nad filmowaniem, żeby uzyskać te właśnie 4000 godzin oraz 1000 subskrybentów. Oczywiście na YouTubie trzeba oddawać troszkę taki grzniejszy content, family friendly. Trzeba generalnie wejść na parę rzeczy, żeby wiadomo, nie przekroczyć jakichś regulaminów YouTube'owych, bo tak naprawdę jeśli na przykład dodamy coś nieodpowiedniego, co YouTube'owi się nie spodoba, możemy zostać zdemonetyzowani tak naprawdę bez powodu i jeśli nam się to przydarzy, to możemy powodu tak naprawdę nie poznać, bo często jest tak, że to automatycznie algorytm blokuje, demonetyzuje, więc tak naprawdę potem rozmowy z YouTube'em mogą się generalnie potoczyć różnie i tak naprawdę znam przypadki, że ludzie zostali zdemonetyzowani bez przyczyny żadnej, nie wiedząc dlaczego, także no generalnie na to trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Generalnie wysokość zarobków zależy od wieku, płci oglądających, tematyki oczywiście, bo tak naprawdę tematyka rozrywkowa zarabia mniej niż na przykład biznesowa. Także osoba, która na przykład ma milion wyświetleń, ale ma kontent rozrywkowy, może zarobić mniej niż osoba, która ma kontent edukacyjny lub biznesowy, mając na przykład 100 tysięcy wyświetleń. I tak naprawdę chodzi tu o wyświetlenia, ale przede wszystkim chodzi tutaj o content i reklamy, które są na kanale, bo tak naprawdę content rozrywkowy ma inne reklamy. Reklamy na przykład jedzenia, czy rzeczy generalnie powszechnego użytku. Natomiast filmy edukacyjne, filmy biznesowe mają reklamy banków. Osoba, która ma content biznesowy, może mieć reklamy z banku, a wiadomo, że banki więcej płacą za reklamy niż na przykład restauracje. To też generalnie więcej zarabia się na filmie, bo tak naprawdę więcej płacą za reklamy, więc no, osoba, która tworzy film, może więcej zarobić. I tak to mniej więcej działa, że zależy od kontentu, zależy od płci, wieku oczywiście, im starsze osoby oglądają, tym oczywiście więcej się płaci. Także to nie jest tak, że jeśli na przykład planujemy robić kanał i tak naprawdę mamy treści dość takie niepowszechne, to nie możemy zarobić więcej niż taki kanał, który ma jakieś filmy o gamingu czy rozrywkowe. No wiadomo, tak to wygląda, że tak naprawdę chodzi tu o reklamy, kto płaci za reklamy, ile płacą. I tak naprawdę w takim USA to są dzikie pieniądze. No w Polsce chyba aż tak wielkich nie ma, zresztą zaraz się przekonacie. Ja generalnie robię content taki podróżniczy, tematyczny o Tajlandii, więc tak naprawdę to nie jest najdroższy content na YouTubie, który może być. A więc to jest okno główne mojego kanału. Tutaj mam liczbę 2923 subskrybentów. I idziemy na content. Są filmy, jest tutaj widoczność, monetyzacja i restrictions, to jest jeśli na przykład coś nie nadaje monetyzacji, na przykład tutaj. Copyright claim, czyli użyłem muzyki po prostu, która generalnie jest zabroniona, więc po prostu film został zdemonetyzowany.
I tak naprawdę wybrałem parę filmów, żeby pokazać wam, jak to wygląda, żeby nie było tak, że pokażę wam tylko film, który generalnie zrobił najwięcej wyświetleń na moim kanale, czyli film z Białorusi, który ma ponad 160 tysięcy. Zacznę od filmu, który nazywa się 10 rzeczy, których nie robisz w Tajlandii. A więc wyświetlenia miniatur, wyróżna liczba wyświetleń miniatury filmu widzę od chwili jego publikacji. Tutaj mamy 6,5% liczba odtworzeń filmów porównaniu liczby wyświetleń miniatury. I tak naprawdę jeśli patrzymy na graf, zasięg, pokażę wyświetlenia, jak to się prezentuje. Od momentu publikacji wyświetlenia poszły w górę. No i tak naprawdę po jakimś czasie YouTube już przestaje rekomendować ten film, no tak po prostu jest. No i generalnie nie da się już z tym nic zrobić, no więc tak naprawdę ten film już jakiś czas temu powstał i raczej wyświetlenia nie idą za bardzo w górę. Kolejny film, zamykają Tajlandię, robi się coraz poważniej. Wyświetlenia 3,1 tysiąca. Kolejny film, Tajka mówi po polsku. Oczywiście tu 5 tysięcy wyświetleń, troszkę więcej niż poprzednich, no bo wiadomo, jest ładna dziewczyna, no to tak to wygląda, że no często ludzie wrzucają właśnie takie miniatury, żeby przyciągnąć ludzi. 9,3 współczynnik, tak naprawdę mamy tutaj 5,3 i 6,5, także no koleżanka zrobiła swoje. Dalej, koszty życia w Tajlandii, wyświetlenia miniatur 20,5 tysiąca, 5,9%, 29 tysięcy wyświetleń. Dalej, jak mieszka w Bangkoku, moja dzielnica i okolice. 8,6 tysięcy wyświetleń miniatur, tylko w porównaniu do innych to jest mało dość. Dalej jest współczynnik klikalności, wyświetlenia 1900. Następny film to jest Opuszczony raj, apokalipsa turystyki w Tajlandii. Tylko 6,8 tysięcy wyświetleń miniatur, 3,4 tysiące wyświetleń unikalni 2800, czyli szacunkowa liczba osób, które obejrzały twoje treści w wybranym okresie. Następny film to są jakie są ceny na Białorusi. I tutaj mamy wyświetlenia miniatur znacznie wyższe, no i wyświetlenia oczywiście prawie 30 tysięcy. Więc tak naprawdę no to wygląda już lepiej, bo tak naprawdę Białoruś no zrobiła największą furorę, jeśli chodzi o mój kanał. To były najlepsze filmy, najbardziej oglądane, jeśli chodzi o YouTube'a. Pokażę wam czas oglądania, to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę no chodzi o godziny. To nie chodzi o to, żeby ktoś włączył tylko film, tylko chodzi o to, żeby ktoś został na tym filmie i obejrzał najlepiej do końca, bo wtedy YouTube rekomenduje te filmy dalej. I tak naprawdę tutaj mamy średni czas oglądania, czyli w miarę nieźle, 4,5, to jest mniej więcej połowa. 4,10, czyli połowa filmu mniej więcej, czyli to jest nieźle. No i oczywiście film ostatni z największą liczbą wyświetleń, czyli Białoruś, jak tam jest naprawdę. Jak widzicie, miniaturka jest w miarę niezła, jest napis Białoruś, ja sobie siedzę na ławeczce, jestem w środku nigdzie i tak naprawdę nazwa mojego kanału jest w środku nigdzie, więc tak naprawdę świetnie się to skomponowało. No i tutaj mamy taką strzałeczkę, tam jest niby jakaś szopa, no ale generalnie no niezła ta miniaturka, w miarę byłem zadowolony z tego. I jak widzimy statystyki, no to 3,5 miliona prawie wyświetleń miniatur, czyli nieźle. Współczynnik klikalności jest naprawdę dość mały, no bo tak naprawdę jeśli pomyślimy, że 3,4 miliony osób widziało to, natomiast tylko 3% z tego kliknęły, no to nie jest to dużo. Wyświetleń jest tu prawie 166 tysięcy. I tak naprawdę przejdźmy teraz do zaangażowania. Pokażę wam, jak to wygląda. Czyli tak. Czas oglądania to jest 807 tysięcy godzin, czyli tak naprawdę niezły wynik, jeśli się pomyśli, ile godzin ludzi na to przeznaczyło czasu. Średni czas oglądania to jest 6,46, film ma 18 minut, czyli nie jest aż tak duży, powinno być lepiej, a przynajmniej chciałbym, żeby było lepiej. A więc przejdźmy teraz do sedna sprawy, czyli zarobków. Przychody. Ten film zamykają Tajlandię zarobił 10 zł tylko, czyli to nie jest jakiś wybitny wynik. RPM to jest przychód z 1000 wyświetleń, CPM to jest według odtworzeń to efektywny koszt 1000 wyświetleń. Generalnie mój zarobek to był 16,5 zł, natomiast YouTube wziął pewną część, także no 10 zł mi zostało z filmu. Tajka mówi po polsku natomiast zarobiła 12,64 grosze, CPM to 11,54. Jest trochę niższy niż w tym filmie. Nie wiem dlaczego, to po prostu nie wiadomo jak to w ogóle działa. Czasem jest po prostu to jakoś dziwnie zrobione, że niektóre filmy mają naprawdę wysoki CPM, a niektóre mają niższy i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego tak to jest. Następny film, koszt życia w Bangkoku, przychody. Film o pieniądzach, czyli CPM jest najwyższy z tych trzech filmów. 17,75, szacunkowe przychody to jest prawie 16 zł. Następny film to jest jak mieszkam w Bangkoku, przychody
I ten film zarobił najwięcej z tych wszystkich. Mam 33 CPM, no i 20 zł ponad. Więc tak naprawdę no ten film najwięcej zarobił, natomiast jak widzicie, miał zasięg niższy niż na przykład ten, nie? Widzicie, że ma o mniej 1000 wyświetleń niż ten, porównując tak wyświetlenia, no ale przychody są właśnie tutaj wyższe. Następny Tajlandia Raj Utracony, tylko 6,8 tysiąca pokazanych miniaturek ludziom. Wyświetlenia 3,4, no i zobaczmy przychody. CPM tu jest chyba największy, 25 zł prawie, nie no, tu jest większy. Natomiast no, przychody są wyższe, bo tak naprawdę za 1000 wyświetleń pokazało mi taką kwotę. Więc tak naprawdę 3000 wyświetleń razy 7 razy 3, 21, no i tam z groszami, tak? Następny film to jakie są ceny na Białorusi i oczywiście, no cóż, co się kojarzy z Białorusią? Widzicie mnie Turkę? Tutaj zobaczmy przychody jakie są. No tutaj mam wyświetleń prawie 30 tysięcy, czyli to jest troszkę zdecydowanie więcej niż w poprzednich filmach. Także zobaczmy przychody. No ale CPM zobaczcie jest niższy. Prawdopodobnie przez miniaturkę, która nie była fajna. Natomiast zobaczmy przychody. 60 zł. Jak widzicie CPM jest tylko 6,46. Film trwa 8,34, czyli nie 10 minut, tak jak to normalnie trwały wcześniejsze filmy. Czyli mogłem zamieścić tylko jedną reklamę, czyli pewnie to ma wpływ na... Jeśli ten film trwałby 10 minut, to mógłbym umieścić dwie reklamy i zarobiłbym więcej po prostu, no ale tylko jedna reklama, bo film nie trwa 10 minut. No i przed czas na finał, czyli pokazanie odcinka, który zrobił najwięcej wyświetleń, czyli Białoruś, jak tam jest naprawdę. Historia tego filmu jest taka, iż udałem się na Białoruś na 3 dni dosłownie. Zrobiłem tam 3 filmy, które wstawiłem na YouTube'a. Zresztą o dziwo są to najpopularniejsze filmy na moim kanale, bo tak naprawdę ja generalnie nagrywam filmy z Tajlandii. Natomiast te filmy okazały się najlepsze, a przynajmniej tak rynek zweryfikował. I film Białoruś, jak tam jest naprawdę, zaliczył prawie 166 tysięcy wyświetleń. Bardzo mało wyświetleń miniatur jest, bo jest tylko 3,4 miliona. No i współczynnik jest też bardzo niski, 3,1%. A dlaczego ten film tak dobrze wyszedł? No to musimy zejść na dół. Mamy tutaj proponowane filmy, miejsce gdzie chcemy być, jeśli chcemy, żeby nasze filmy były oglądane, źródło wizyt, proponowane filmy, co słychać na Białorusi, dlaczego Białoruś nie jest biedna, czy naprawdę Ukrainie jest tak źle. A więc te filmy są filmami pokrewnymi, więc tak naprawdę w temacie Białorusi jest sporo filmów, więc tak naprawdę jeśli osoby oglądają inne filmy, no to mój film wyskakuje im i po prostu zaglądają też na mój film, dzięki temu, że oglądają inne. Czyli generalnie na YouTubie chodzi o to, aby znaleźć się w proponowanych filmach. Film stawiłem 8 grudnia, jak widzicie, pierwszy 1000 dopiero zaliczyło... Którego grudnia? 15. I tak naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak będzie. A potem budziłem się generalnie każdego dnia i patrzyłem od cyferki, szły w górę powoli, zresztą na koniec grudnia miałem tylko 1600 wyświetleń, czyli to nie jest jakoś niedużo. No i właśnie pandemia wybuchła w marcu i ten film też równie dobrze poszedł do góry. I widzicie, idziemy do góry i nagle 100 tysięcy jest w kwietniu, czyli w miesiąc zrobił 100 tysięcy wyświetleń od marca do kwietnia, czyli pandemia mi pomogła w pewnym sensie. A jakie przychody osiągnął ten film? Zobaczmy. Za 166 tysięcy wyświetleń zarobiłem prawie 300 zł. CPM jest naprawdę niski, bo jest tylko 8 zł 71 groszy. Czyli jak widzicie CPM jest bardzo niski tutaj, bo tak naprawdę jak pamiętacie, jeden film miał 33 zł. I jeśli ten film miałby CPM 33 zł, no to cyferki byłyby znacznie wyższe tutaj. A więc tak to wygląda generalnie. To jest tematyka rozrywkowa, podróżnicza, więc nie ma tu jakichś potężnych pieniędzy, więc tak naprawdę no 300 zł, trochę osób w sądzie miało rację. Także no widzicie jak to wygląda. Pokazałem, bo tak naprawdę no od zawsze chciałem pokazywać takie rzeczy, no bo nie ma co to ukrywać, no YouTube jest YouTube'em i tak naprawdę wiele osób myśli, że na YouTubie można zarabiać wielkie pieniądze. No oczywiście jeśli to było po angielsku, jeśli widownia była w USA, w UK czy w innych krajach, no to byłyby znacznie wyższe cyferki, a więc generalnie widzicie jak to wygląda od kuchni. Podsumowując to, YouTube w tym roku, 2020, jest bardzo przestronną platformą i tak naprawdę nie jest łatwo się wybić na niej obecnie. Zwłaszcza, że polski rynek wcale nie jest potężny i ciężko nowym kanałom się wybić po prostu. Ciężko być w filmach rekomendowanych, bo tak jak pokazałem wcześniej, trzeba być w tych filmach rekomendowanych, trzeba robić filmy trendy, które są
Bo tak naprawdę nowe kanały muszą robić filmy na początku na tematyce, która już jest na YouTubie, żeby po prostu znaleźć się w rekomendowanych filmach. A więc na koniec powiem, że YouTube zupełnie nie jest formą utrzymania się dla mnie. Ja pracuję tutaj w Tajlandii. To jest taka forma hobby, forma odskoczni od tego, co się tu dzieje i komunikacji po polsku z Polakami. Także celem tego filmu było pokazanie właśnie takich szczegółów YouTube'a od kuchni, bo tak naprawdę wiele osób zastanawia się, ile ludzie zarabiają na YouTube i czy to jest właśnie opłacalne. A więc tak naprawdę zależy od tematyki, zależy od widowni, zależy od wielu czynników, które wspomniałem wcześniej. Więc z mojej strony generalnie to by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Tak naprawdę wiele rzeczy mogłem pominąć, więc tak naprawdę możecie pisać co chcecie. A więc to już wszystko. Także widzimy się w następnym odcinku. Cześć!